Witam, witam i o zdrowie pytam. Dzień dobry. Przygotowanie śniadania przed pracą. Godzina, nie wiem, która jest. Jak spojrzę, to mi się coś wyłączy. Jajeczka sadzone się robią. Moje ulubione. I z czym? Z greckim trachanasem oczywiście. No. Czyli jest bomba. W sam raz na cały dzień pracy. 100 gram trachana. 4 jajeczka. Oczywiście oliwa wleci i tak dalej. No i co? Zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić. Oliwki się robią. To już 6 dzień, widzicie? Nie da się nacisnąć butelki. Znaczy jeszcze się da. Wymienię ją później. Już jest 6 dni, albo 7 dzisiaj. Chyba 6. Tu resztkę wrzuciłem. To nie mogę wyczuć, bo mój palec nie jest w stanie zgiąć szkła. Stare już poleciały tutaj. Znaczy stare. Widzicie, ale jest butelka cały czas miękka, dlatego że miałem za 2 tygodnie. Czekajcie, bo mi się tu zaraz jajeczko zaraz będzie. Ja to odstawię. Troszkę przykryję. O co mówiłem? Zobaczcie. Już nie wytwarza gazu, że tak powiem. Dlatego że stałe za 2 tygodnie. Co ktoś powie, no takie małe tyle czasu, takie małe tyle czasu, ja robię po swojemu i tak lubię. Goryczka i tak będzie i tak, bo to ten składnik, nie pamiętam już jak się nazywa, ale gdzieś tam jest w którymś filmie. To daje goryczkę. Czyli tak jak mówiłem, dałem od 100, na szczęście gdzieś tam został wykołowany polski, a nie grecki winny. Ja wolę takie fajne octowe i ten ocet da mi taką możliwość. Sól rozpuszczona w cieplej wodzie, potem schłodzona, dodana i robimy teraz, no ile są 3 dni. Myślę, że za 2 tygodnie będzie dobrze, a za 3 tygodnie to jeszcze lepiej i za miesiąc. No co, zjadam śniadanie, ruszam na miasto, postaram się wam coś tam nagrać, co i jak i tyle, trzymajcie się, hej. Cześć, cześć. Wrzutka numer 2. No co? Nasze piękne wille. Śniadanie już było, jak widzieliście. Śniadanie bomba. Lubię takie śniadanka. Na pewno z 700-800 kalorii. Kilokalorii. Białko, węgle, tłuszczyk oczywiście, oliwka jest dodana i tak dalej. No ale mniejsza o większość. Teraz jesteśmy na naszych pięknych willach. Onirik, czyli z marzeń. Oniro to sen, ale oniryk tak jakby wille marzeń. No i co, będziemy tu gździć się cały dzień. A jest też temat taki, że wy tego nie widzicie, ale teraz są takie małe muszeczki, a dokładnie to jest to, co zżera, sorry, to co zżera oliwkę. No ale mniejsza o to. Właśnie z samego rana oddaliśmy jedną maszynę do koszenia trawników, kosiarkę do serwisu i na jednej maszynie to my tu nie zrobimy dużej frajdy. Widzicie, codziennie coś się potyka człowiek, coś mu tam nie wychodzi, ale jest jazda i nie ma lipy. Pozytywnie, pozytywnie, jak widzicie, sam trawnik to już na filmach było ponad 2000 metrów kwadratowych samego trawnika. Do tego te wszystkie roślinki, pararoślinki. No, tutaj poświęciliśmy jakieś pół roku pracy. Ale jest fajnie. Proszę bardzo, bananki, które wam pokazywałem. I tak dalej, i tak dalej. Ostatnio mówiłem, ile kosztuje tutaj doba. 600 euro. Ale na 10 osób to jest po 60. A warunki w środku są bardzo dobre. I na zewnątrz, tak jak widzicie, fajny widok na morze. Piękna sprawa. Co wam jeszcze nagram później. Pozdrawiam. Kolejne wejście. Na basenik sobie życzycie. Słoneczko jest. Basenik jest. Leżaczek. Parasoleczka. Zimny drink. Świetna sprawa. No co? Prawie skończyłem. Co prawie skończyłem. Nie wiem, jak to się mówi po polsku.
finirizma po grecku, czyli mała huskwarna i same obrzeża, obrzeża trawnika, wszystkie te place zabaw naokoło, te wszystkie drewniane elementy, no i wszystko powoli, powoli, no tam gdzie nie dojdzie kosiarka do trawy, tak, czyli finirizma, przycięcie, o tyle, tam na 10 cm kosiarką, małą, huskwarną, fajną, lekką. 3 razy, 4 razy napełniłem zbiornik, a jeszcze nie skosiłem wszystkiego. No i następny za mną jedzie z kosiarką i kosi trawniczki. Czyli tak, 1,5 godziny, jeszcze nie skończyłem, bo tam pomiędzy jedną willą a drugą są takie zejścia do siłowni, do czegoś tam, no i są kratki parumetrowe, ciągną się na 4 metry i są schodki, a na schodkach są płyty cementu, o takie coś jak te chodnikowe, że tak powiem. Pomiędzy nimi sobie zarzucili trawę, więc tam jest tylko koszenie kosiarką i potem cały ten spód koło siłowni jest zarzucony zieleniną, trawą. Czyli 0,5 godziny tylko, żeby to tam wyzbierać. Czyli za 2 godziny skończę 2 wille. Sama przecinka krawędzi, wszystkich krawędzi. I wszystkich roślin naokoło i wszystkich sprzętów naokoło. A potem wjadę tutaj, tak? To ile mi zajmie samo przycinanie krawędzi, nie? O to chodzi, że to jest jedna z naszych większych robót. Wszystkie te krawędzie powoli, powoli naokoło, naokoło, naokoło. Wszystkie drzewka naokoło, wszystkie palmy naokoło. I tak dalej, i tak dalej. No, jak tylko przecinka krawędzi trwa ze 3 godziny, to już wiecie, jaki to tutaj jest piękny obiekt. Ładnie to wygląda, ładnie to wygląda. Dobra, ja sobie tu jeszcze wezmę 2 oddechy i potem cisnę z tematem, bo trzeba kończyć, już jest 10 godzina. Dzisiaj jest wielkie święto w Grecji, a my jesteśmy w pracy. Jakie jest święto w Grecji? Arkady, znaczy w Grecji, na Krecie. Klasztor Arkady, jest rocznica samopodpalenia w Arkady. Nawet sobie wejdźcie, poczytajcie, ewentualnie coś wam nagram. Miałem nagrywać odcinek z Arkady, jak widzieliście, został nagrany tylko tak obrazowo wejście do klasztoru. Sam klasztor troszkę i miał być ciąg dalszy, ale nie nastąpił. Postaram się to zrobić. No ale powoli, powoli. Też mam tyle rzeczy, że nie wszystko, co sobie wymyślę, zdążę zrobić. Dobra, do następnego. No, to znowu ja. Jest 11:30. I zrobiłem połowę finirizma, czyli przycinki końcówek, tak? Wszystkich roślin naokoło, końcówek, tam gdzie się nie dostanie kosiarka. A zrobiłem połowę, czyli wielki jeden trawnik, jeden mały i został jeden mały, znaczy ten najpierw jeden duży, proszę bardzo, potem tu. O tym zapomniałem, no, na dole już jest zrobione. Razem z tymi tam schodkami i różne przeróżne rzeczy pokażę wam, o co chodzi, bo to sadzą trawę w takich miejscach, proszę bardzo. No i tylko żeby to potem posprzątać, to trzeba zamiatać przez 0,5 godziny jedną stronę, 40 minut. Został, no, czyli skłamałem, nie została połowa. 1/3 zrobiłem. O, tu jest 3 duży, tam za willą jest jeszcze jeden mały i to, czyli same obrzeża, przykoszenie, obrzeże trawników, wszystkich roślin i tak dalej, 5 godzin, to się zastanówcie, ile tu jest roboty dla ogrodnika, tak jak widzicie, bananowce, drzewa i klaster, jakieś tu przeróżne zapachowe, jakieś ozdobne, czego tu nie ma, no. Dobra, nie będę nawijał, tylko będę teraz pracował.
Coś jeszcze dogram, hej. No, skończyłem z obrzeżami, tak? Jest 1:10. No, odliczcie powiedzmy godzinkę. Potem jakaś kawa, jakiś papierosek, oczywiście nie zachęcam. To jest mój sprzęt, na szczęście, że jest taki malutki. Tylko, że trzeba bardzo, bardzo często napełniać. Ale jest lekka. Ani pasa, w ręce się trzyma i pięknie, ładnie. Dobra, mocna, Husqvarna 129 LK. Dobry sprzęcik, jest i dmuchawa. Tu oczywiście dzisiaj da dmuchać, bo jak są na przykład baseny, to zamiatamy. No czyli tak, 8:30, 9, 10, 11, 12. No ze 3,5 godziny na pewno to trwało, około 4. I teraz zobaczymy, czym się zajmę. Współpracownik tam kosi. Jak widzicie, trzeba wejść wszystkie te rośliny, powyrywać chwasty, powyrywać stare jakieś dziadostwo, żeby nie było, żeby były ładne, piękne kwiatuszki. Tu widzicie koralowce, przeróżne rzeczy. Czyli będzie teraz wejście do wszystkich miejsc, gdzie są kwiatki, różne zioła. Bananowce widzicie tam w dole, zeschnięte liście. No ale dobra, jest dobrze, jest pierwsza, to jeszcze mamy 3 godziny. Ładnie, tu ładnie. Dobra, pozdrawiam, hej. To znowu ja. Jestem już przy bananach. Oczyszczam banany i widzę, że pierwszy banan wypuścił. Proszę bardzo, jak to wygląda. Widzicie, jak rosną bananki. Staram się to troszkę osłonić. No widzicie, jakie bananki. Troszkę dłuższe jak mój palec. O. Z kwiatami od spodu. Tutaj w środku też ma. Tutaj już się odkryło. No. Te są jeszcze takie jak mój palec. Piękna sprawa, e? No, taki ciekawy akcent bananowy. No co, trzeba ruszyć, bo jest druga, a ja mam jeszcze tyle do zrobienia. Tak jak widzicie, to są przed wyczyszczeniem. A tamte są po wyczyszczeniu. Czyli cała suchizna wylatuje, wszystko co jest się nadaje. Troszkę pień banana, że tak powiem, jest oczyszczany. O, tu są jeszcze mniejsze. I tam jeszcze. Czyli na pewno 1,5 godziny. Tak myślę, że zrobię banany i skończy się moja dniówka. Najlepszego, cześć.